tutaj mamy trzy pozycje tak zwanego kruka. Pierwsza pozycja to jest taka prosta, gdzie kolana kładziemy na łokcie. Druga pozycja to kolana kładziemy tutaj na ramiona, czyli powyżej łokci. I trzecia pozycja, najbardziej wymagająca, to kolana kładziemy pod bradę, ale nie na zewnątrz rąk, tylko wewnątrz, tu w tej pozycji, tu